Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii zagrania Dark Souls 3. Ostatnio sobie zyskałem od pewnego tutaj gościa, który leżał sobie. On właściwie mi dał pierścień, więc tak. No i mamy tutaj dalej. Będziemy tutaj dalej eksplorować ten obszar tego zamku. Kowala pójdziemy sobie? Oczywiście, że tak. Estusa ulepszymy sobie. Tak jest. Proszę bardzo. Świetnie. Niech będzie. No i mamy tutaj 5 właśnie. I trochę jest maksymalne, co możemy zrobić ze Estusami. To jest maksymalne teraz to co mam, ten właśnie 5 flaszek już, więc jakoś nie będzie można tak mówić w pierwszej i drugiej części, więc i chyba w tej będzie to podobne, że będziemy mogli mieć maksymalnie 5 tych flaszek, to i tak dużo w miarę tego, że on mogą mieć tyle, jedna flaszka to może po prostu uratować życie, więc jest to jak najbardziej pomocne flaszki. Raczej jest. No dobra, znowu tutaj wilki zaatakowały. Czy jakieś niedźwiedzie. Nie, to raczej takie ogary, nie? O, ogary, świetne. To chyba właśnie, one się nazywają ogarami. I niech będą dzierżyć. Tutaj mniejsza jest moc tych flaszek w pierwszej części. To po prostu całe nam życie regenerowało, a także bardzo tutaj jedynie pół, więc... Mniejsze moce, to może i lepiej. Jest większy, może troszkę będzie to trudniejsze walki, nie? Dzięki właśnie temu, że będzie no, mniej to nawet. One. Albo kruki. Ktoś tutaj wiedźmo. Wiedźmo. Thank you.
nowi przeciwnicy. Jakimiś kurczę maczetami. A nie już. Ale to nie zapomniałem. Magią. Astus. I jedź. Kurde. Ale jest. Ha, tak, już to był dobry pomysł, czy właśnie. Tarcza. W tarczę nie trafił. Pokonacie. Devil May Cry był taki podobny pokaz. To miał właśnie, to był taki wisielec, miał to na głowie taką klapkę. A tutaj oni po prostu cali są w tej klapce. Jest też wariacje na tych, na niedzielę, gdzie mają ludzi w klapkach w średni wieczór. Właśnie tam ich nogi straszne, kurczę. Stali, nie? Tak mi się wydaje. No mu się wydaje, że jak się jeden się nie męczy. Weź nogi pomiędzy. Znaczy, że nie to kurczę. Bum. O nie! Znowu on! On włada magią! Zatkończył mi się powoli Estusem.
Estusów jest zawsze za mało. Chociaż wcześniej na tym aż tak nie... Nie rozpocząłem, pozdałem grę, widziałem co mi czeka. A tutaj... Tutaj kurczę to jest... Istne kurczę znak zapytania, co się będzie działo dalej, nie? Wracać, uzupełniać i wracać do ogniska, uzupełniać te stosy, czy po prostu iść dalej, nie? Czyli właśnie będę miał taki dylemat, bo będę mieć słodka. No też jakoś tak troszkę mi ten podniesie adrenalinę. Też jest w sumie no, jako taką, jaką można wziąć za plus, nie? Stosuj też ostatni kurczę, jak mi teraz miało HP, to kurczę to mi będzie płakać wszyscy. Dobra. No ci nie chodzi. 20 minut, nie? Tutaj dość dużo się dzieje. Czekajcie na kolejne odcinki zatem. No to jest ciekawe, jakiś broń. Biczem będę walczył, no super. Super broń, naprawdę. Pozdro. Pozdro dla tej broni. No fajnie było ją wam pokazać, nie wiem, nie? Dobra, to jest też dosyć ciekawa broń, no. Dystansowa. Ja lubię takie właśnie w Dark Soulsach jednak, wiecie? Coś przy mieczu, ten właśnie. Później, może później sobie powalczy właśnie jakimiś lancami czy tym podobne. Na razie mieczem. Najlepiej było jakbym miał długi miecz, to ten kurczę... Bardzo, kurczę szczęśliwy, że nie wiem. No tak, no to może później jeszcze miecz kurczę sarmacką szablę, jak ja to mówię, zdobędziemy. Jak pod koniec pierwszej części, pamiętacie kurczę jaka to była rzeźnia, kiedy taką sarmacką szablę zdobyłem? Kurczę, naprawdę była. Flaszki jest tusa, dobrze. Ogólnie to ognisko powinno być jakoś żarzej tutaj rozgrzewione po całej krainie, mi się wydaje, nie? Ale... No w sumie jakby były tak częściej by były, wchodzić mogły być częściej. No ale szczerze, jakby były bardzo, bardzo częste, to po prostu stała się rozgrywka zbyt niełatwa, by się... To nie oszczędzało tych estusów, by się waliło je na prawo i lewo, by się je... Było ich podstacje tak właściwie, co to jest tak. I tak można włączyć tej nieskończoność estusów i tak. Nie, coś takie nie dla mnie, ja nie należę do takich ludzi. No i znowu ten gość. Aja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 j
bohaterkę zawyła z tego bólu, kurczę, tak to ją bolało. Nie, przypalał ją, no. Trudno sobie, kurczę, siedziała cicho, nie? Od takiego bólu, to kurczę, każdy zrobił. Patrzysz, jak ich pokonuje tych oni. Płaczą ci czarodzieje, nie? Kurczę, no to jest też. Iście ciekawe. Ale gdyby mnie nie atakowali, to szczerze, ja bym chyba ich nawet nie atakował. Znaczy, no nie walczę z nimi. Znaczy, pewnie bym walczył, bo trzeba mieć tutaj duszę. No i ubił. Tak. O, jeszcze jeden. Kurczę. Jakoś, kurczę, piło do obcinania drzew, kurczę. Nawet nieźle sobie ją tutaj wybija, nie? I sprawdź.
Przez to mnie atakuje, nawet nie wiem. Kurczę, czymś we mnie rzucają, gdzieś to jakieś kurcze dziury robi w ziemi, mnie atakuje. Kosmiczne tutaj. No, to jest, ale patrzymy tutaj itemów, aż kurczę, żal tego nie wziąć co. Ale patrzcie mi tutaj jak podziwiają moją bohaterką. Kurczę, ja bym bardzo chciał to wszystko zebrać, naprawdę. O, tutaj jeszcze. No jeden plus tego, że tak do mnie ktoś strzela, nie? Tego z młotem rozwalę. Tego z młotem nie rozwalę, to miał i na głowie i te strzały i kurczę i gościa z młotem. Przecież wolę gościa z młotem niż takiego, kurczę, takie strzelanie. Ajajaj, ale dostałem po kościach, po gnotach. Nie, kurde! Fach, no. No i to wszystko przez moją kurczę siłość, że chciałem to wszystko zdobyć. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Tutaj zawalczyć. Gdzie to jest? O, widzicie, już tutaj atakuje. Dobra, tam to zabiło tamtych, więc jest. Very, very. Ja naprawiłem sobie, wiecie co? Jednak możemy mieć więcej estosów tak, no, w pocięciu. I możemy więcej, ja mam już 6, więc można ulepszać to moje teraz. Jeszcze bardziej. Jeszcze lepszy niż w poprzednich częściach, więc no zobaczymy jak to będzie w tej grze. Ile nam się uda tych tutaj zdobyć tych estusów, nie? Jestem tylko ciekaw, ile właśnie będę mógł zdobyć tych estusów. Kurczę, ja to uwielbiam te pociski, gdzie można było by kampić na tym tutaj miejscu, że głowa, nie? Te dusze, kurczę, zdobywać. Masa może. Ten nadal chcę. O, przypadnie, jeździe rzeczy. Może kurczę bezwartościowych nie, ale taki nie, no dla mnie bezwartościowy, bo ja jestem rycerzem, nie? Raczej nie będę jakichś szat magicznych, nie? Nosi, więc beznadziejna troszeczkę, ale dla innej postaci, bo to jak byłoby to jak najbardziej idealne, nie? Jakbyś maga robił, czy innego kurczę Assassin to tam troszkę w ukryciu jest, to ja mu takie lekkie pancerze to no, o wiele lżejsze pancerze, nie? Leciutkie mi się przydadzą, nie? Chociaż według mnie to jakiegoś kleryka, maga, nie? Nie, tak, jakiegoś tam. I dobra, załatwiony moi drodzy. Kolejny. Rzućmy się tutaj i weźmy to. Oho, wspaniała kosa! Ole mi kosa! Wow, naprawdę świetnie. Fajnie, no fajnie ogólnie. No i wiecie co, moi drodzy, w tym momencie to było tyle. Żegnam się z wami i do usłyszenia do kolejnego odcinku. Trzymajcie się, cześć! When soul lies anxious by